wynika bardzo częsty brak zadowolenia wśród trenerów dotyczący losowania ich zawodników? No to jest tak jak gra w szachy, trzeba to wszystko kalkulować. Jeżeli zawodnik wpada na rozstawionego zawodnika z numer 1, to nikt nie jest szczęśliwy, bo potencjalnie to jednak jest zawodnik, który powinien dokonywać cudów na tej macie i wygrywać te zawody. Trenerzy też mają swoje jakieś typy. Jeżeli zawodnik, jego wychowanek wpada na zawodnika, który ma dobrą na przykład Iponso Inagę, a jego wychowanek ma problemy z obroną, no to już musi ustawiać taktycznie tą walkę. Więc to jest tak, jak mówiłem, gra w szachy, ustawianie taktyczne przed zawodami, badanie tych zawodników, oglądanie ich walk na YouTube, czy gdzieś tam podglądanie, ustawianie taktyczne. Więc to jest normalna rzecz. Nikt nie jest zadowolony, jeżeli wpada się na mistrza świata czy mistrza Europy w pierwszej walce, bo w tych najważniejszych zawodach ciężko potem jest z reposażami, żeby zostali oni wciągnięci. Poziom zawodników jest dziś bardzo wysoki. No jak najbardziej. Mamy 18 krajów, które do nas przyjechały. Bardzo mocna ekipa z Rosji. Wszystkie landy z Niemiec dopisały. Bardzo mocne ekipy z Francji przyjechały. Także no, ta czołówka europejska jest jak najbardziej na dzisiejszych zawodach obecna. Czego możemy się spodziewać dzisiaj wśród naszej reprezentacji? Rozmawiałem z trenerami kadr narodowych. I to jest taka troszeczkę nowa myśl szkoleniowa w naszym działaniu. Te zawody, o które zawsze mówiliśmy, żeby w Polsce były i żebyśmy wygrywali na tych zawodach, pokazywali się z najlepszej strony przed publicznością, przed naszymi sponsorami, przed burmistrzem czy przed prezydentem. Tym razem trenerzy poszli troszkę krok dalej. Jednak ważniejsze są mistrzostwa Europy i świata i wiem, że zawodnicy są troszeczkę tak zajechani, jeżeli chodzi o pracę, którą wykonali w Giżycku. I widać to już na macie, że są bardzo zmęczeni, ale jeżeli będą wygrywać na takim zmęczeniu, to będzie świadczyć o tym, o ich wysokim poziomie. Więc każdy medal dzisiaj wyrwany będzie olbrzymim sukcesem. Trwa pierwszy dzień. Czego możemy na zakończenie życzyć zawodnikom? Oczywiście tego, żeby zostawiali serce na tej macie, bo jeżeli ta walka nawet będzie przegrana na tym etapie przygotowań, a trenerzy będą widzieć, że oni dawali z siebie wszystko, znaczy, że warto w takiego zawodnika inwestować. Jeżeli będą frycowo oddawać te walki, znaczy, że coś jest nie w porządku i trzeba popracować i nie tylko z trenerem, może i z psychologiem. Życzymy im zwycięstw. To jest zawsze ważne i medialnie, i marketingowo jest to potrzebne nam, ale tak jak mówiłem, tym razem nie dbamy o to. Chcemy, żeby zawodnicy wygrywali na mistrzostwach Europy i świata, ale również, żeby ci juniorzy nie tylko wygrali na zawody juniorskie, ale że za 3-4 lata dołączyli i walczyli o sukcesy na olimpiadzie. Dziękuję. Dziękuję.